Witam, z tej strony Kaziosław, to jest kolejny odcinek z Food Managera. Na wstępie chcę przeprosić, jeżeli będzie coś dziwnie, ponieważ nagrywam to nie po ostatnim odcinku, tylko no kolejnym dniu. Dzisiaj jest środa, wy to oglądacie w czwartek, poprzedni odcinek był we wtorek, tak? I to tak nagrywam, ponieważ ostatnio jakiś mam problem. Jakiś mam problem po prostu z nagrywaniem FMA. Problem w postaci, jakby to powiedzieć wam, w postaci normalnym problem. Kurczę, jak to powiedzieć. W sensie nie, że problem, bo jakieś problemy występują, czyli w postaci technicznej, tylko po prostu moje problemy są takie, że po prostu nie potrafię się skupić na tym FM-ie w tym momencie. Ostatnio mam jakiś problem właśnie z tym, żeby ogrywać go bez, wiecie, bez patrzenia na to, że to jest tu, to jest tam. I też bez myślenia o tym, nie umiem się wczuć. Nie wiem, czy nie zrobię po prostu sobie przerwy jakieś znowu. Zobaczę. Zobaczymy, czy nie zrobię właśnie przerwy sobie w najbliższej przyszłości. Nie wiem, czy od przyszłego tygodnia nie zacznę nowej serii, prócz FM-a oczywiście, ale zastanawiam się. Możliwe, że będzie taka trzydniówka ta seria, ponieważ będą trzy odcinki na pewno. Tak planiłam, że przez jeden tydzień będzie te trzy odcinki i zależnie od tego, jeżeli będziecie chcieli oglądać, no to zrobię z tego serię pełną. Jeżeli nie, no to zostawię te trzy odcinki i rzucę w kąt na razie. Nie będzie to gra popularna, więc tutaj nie musicie się martwić. Będzie to bardziej gra, w której będziemy robić parę rzeczy. Możecie się domyśleć, jaka to produkcja. I cóż, wiecie co, zrobię tak. Przejadę do tego checkpoint przed ten mecz i wracam do was zaraz. Dobra, zagramy w składzie Holly, Omara, Echmer, Nugent, Garmstone, Da Silva, Brian, Martin, Claire, List i Wilkinson. Na ławce usiądą Nelson, Olgiv, Lansley, Nash. Tutaj nie wiem, kto usiądzie zamiast Parkera. Wockstaff i Eves. Też Parker muszę wycofać go i wstawić nowego zawodnika. Hessenthaler będzie na ławce zamiast niego. Zagramy na tej pozycji kontratakowej, znaczy na ustawieniu kontratakowym. Polecenia dla piłkarzy. Coś zmieniałem. Tak, tutaj zmieniłem krótsze krycie. Nie, tutaj jest standardowa taktyka. Usunęły się te polecenia. Polecenia się usunęły, więc nie ma źle. Usunąłem też całe fragmenty gry. Te fragmenty zmieniłem na schematy domyślne. Muszę postarać się nad zwyczajeniem czegoś fajnego, czegoś nowego. Ponieważ teraz w rzutach wolnych jest kilka opcji. Czekajcie, wam pokażę. Macie teraz typów kilka. Bezpośrednie mała szansa na udany strzał, pośrednie, skrzydło i pośrednie głębie. Okej, nie analizę. Skrzydło, głębia. No i coś takiego jest, tak? Te cztery typy w obronie i cztery typy w ataku. Oczywiście z lewej i na prawą też. To jest łącznie 4, 8 sztuk. 8 sztuk do zrobienia mam. Dlaczego 8, a nie 16? Z racji takiej, że 8 wystarczy, ponieważ każdą typ zrobię na jedną i na drugą stronę, czyli na lewej i na prawej będzie to samo rozstrzygnięcie, rozłożenie. Ale zamienię rolami tylko zawodników, jeżeli będzie tak na przykład, że
lewy obrońca będzie i prawy obrońca będą wchodzili na róg, to w momencie, gdy to będzie przy lewej stronie, lewy obrońca będzie przy bardziej od strony wykonawcy. Przy prawej stronie będzie ten prawy przy stronie, po stronie wykonawcy. Nie, czekajcie, wróć. Na przemian będę robił, na przemian. I no, w sensie, że lewy będzie po stronie prawego, a prawy po stronie lewego, o. Więc przemiennie, żeby to nie było jednakowo, dobra, bo kompletnie nie ogarniam tego, co powiedziałem sam. Automatyczne, teraz tak, żarliwie. Okej. Asertywnie. Tam, żeby zagrali na ludzie, oczywiście pewnie będę się wściekać na to granie na ludzie. Czekajcie, jeszcze. Ale w tym momencie nie ma to sensu inaczej ustawiać. Martin. Isa. Oczywiście my wykonywaliśmy, więc nie ma co się cieszyć. Echmer. Legio, chodzi daleko do... There. Dobra. Martin? Ajajaj. Nie umiem komentować. I od razu się nastawcie, że jeżeli nie wróci mi tak naprawdę chęć do FMA, czyli nie będę miał takiej sesji do FMA, bo zwykle po premierze od razu wracała taka chęć grania w FMA. Teraz jakoś w tym... Strzelił sam... Nie, ciepkawa strzeli. Ale od razu wam mówię, że jeżeli nie wróci do mnie chęć nagrywania, grania w ogóle jako taka na dłużej, czyli nie wiem, powiedzmy 2 miesiące będę miał tak, że będę chciał w FMA tylko grać, to ostatnio od razu się nastawcie, że 2018 będzie moją ostatnią serią z FMA. Możliwe, że będą tam jakieś odcinki, wiecie, z późniejszych części, ale to tylko w tym momencie, kiedy będę miał dostęp do nich. Mam tu na myśli, nie będę kupował własno samemu, tylko po prostu z biblioteki, udostępnionej biblioteki na Steamie będę korzystał w takich momentach, tak? Tak jak korzystałem na przykład z FIFA 17 na udostępnionej. Nowej nie mam, nie mam dostępu do niej, bo nie mam... Bo nie mam osoby, która ma 18 znajomych, która by była w stanie mi udostępnić, żeby przejść tylko całą fabułę FIFA. Ryan, Martin, Wilkinson, Claire, List, aj, pięknie obronił. Kamkarz, Martin, List, James, Da Silva, Ryan, Wilkinson, Da Silva, Nugent. Ja po bramki. Ostatnio też przeglądałem chyba coś związane z FM-em czy z piłką nożną. Na 5 minut mi wróciła, ale po chwili od razu wiecie, od razu odpaliłem. Mówię, nie być ochoty na tego FM-a jednak i wyłączyłem. Wiedźmina w jedynkę sobie, bo przyszedłem już go raz, tylko zapis straciłem, a chciałem na zapisie z jedynki zagrać. Mając zbyt dużo wyborów moralnych, tak nie patrzę na to, jakie wybory moralne mieliśmy w jedynce, ale bierze broń. Macie ekwipunek cały z jedynki, więc... To jest plus. Ale... Po prostu chcę przejść jakoś tak, jeżeli jest możliwość, no to chcę przejść. No i przechodzę teraz całość od początku do końca, czyli wykonuję wszystkie zadania poboczne, które są możliwe do wykonania. No i jeżeli już nie wiem, co zrobić, a już jest końcowa na przykład misja danego aktu, bo pamiętam, kiedy się kończyła, to wtedy też sprawdzam, jak to zrobić, żeby nie stracić dostępu do dalszej części. Dobra.
myślałem, że tutaj muszę ustawić na ofensywnego pomocnika, a okazuje się, że napastnika. Muszę też podczas zmian przełożyć pozycję na nie przeciwnika, tylko na ustawić to szczęście. Jeszcze jedną rzecz chcę zrobić. Zespół. Chcę zobaczyć, czy są. Dobra, cofnijmy to. Przeciwnik. Bo chciałem ustawić, wiecie co? Chciałem ustawić, żeby przeciwnik te instrukcje dla wszystkich. No i nie wiem jak to przestawić, nie wiem. Pis Isla. A i starcie było. Nie, zderzenie, myślałem, że starcie na kartkę. Że tylko zderzenie. Często przegrywanie, no to zaraz na razie z nami. W kolejnym meczem będzie mecz ligowy. Będzie to mecz ze Shrewsbury. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę tego zespołu, ale został on przeniesiony o parę dni, więc spotkamy się oczywiście. To miało być, ale w innym dniu niż powinno być. Nie ma tam żadnego spotkania pomiędzy nimi, więc nie ma co. Nie ma co zmieniać planów, bo spotkanie będzie o tej samej porze. To samo spotkanie będzie, nie będzie żadnego innego. No ale będzie po prostu w innym dniu. Bo przeniesiona jest z powodu powołań do reprezentacji. Mara? Nie wiem, czy... Aha, spalony. Dobra, to było dobre. Był spalony? Tak, że perfektnie stanął nasz zawodnik, że był spalony. Wygrywamy 1-0. Nie wolno wam odpuścić następnego meczu. Okej. Okay. Wygrywamy to spotkanie, dostajemy 48,17 tysiąca za wygranie spotkania w Czech Trade Trophy. Coventry jest obrońcą tytułu. Coventry City. Bledon zremisował tutaj swoje spotkanie z Tottenhamem. Nie, czekajcie, o co chodzi? Nie, czekajcie, muszę sprawdzić, nie ogarnę teraz zasady. Zasady... Punktacja jest... Przepisy testowe... A, BBA, dobra, czekajcie. Gdzie to jest? A, jest tutaj. Premier za punkty za zwycięstwo 3, punkty za zwycięstwo w karnych 2, punkty za porażkę w karnych 1, czyli w momencie porażki bądź zwycięstwa w karnych wtedy zdobywacie punkt albo 2 punkty. Czyli te punkty po prostu 3 są rozdzielane na te zespoły. Mamy 7 punktów w tym momencie, 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka z MK Dons, które jest na pierwszym miejscu. Ma 7 punktów. Nie, 12. Przepraszam. 12 punktów. Mamy 10 miejsce, jeżeli chodzi o stracone bramki. 7 miejsce, jeżeli. Nie, trzecie, jeżeli chodzi o strzelone bramki. 4 mecze, 18. 3 kartki już mamy. Średnią frekwencję niską. Dobra. Ja robię znowu cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem. Mamy konferencję prasową w tym momencie. Pytanie odnośnie oczywiście poprzedniego meczu. Nie mogą wychodzić na boisko z przekonaniem, że są najlepsi na świecie. Obiecujący młody talent. Bo jaki raport? A. Chodź w miejscu w zespole.
skąd się biorą angielskie gwiazdy, raporty o zawodnikach. Zwiększają ryzyka, nie zwiększają ryzyka kontuzji, okej. Dodałem sobie KKS przy okazji do obserwowanych, jeżeli już mam tak naprawdę wszystkich które mam u siebie jako ulubione zespoły, no to mówię, dodam sobie też go do obserwowanych, tak. Zaakceptuj, sporządzaj raporty meczowe. Jak zwykle kliknij to. Okej. Przeprowadź odprawę, dawno nie przeprowadzamy odprawy, odprawa wygląda w ten sposób. Zrobimy szczynek w małe przemypływanie składu, wejdziemy na wrzucimy standard. Usuniemy oczywiście zawodników, którzy są kontuzjowani i nie nadają się do... nasz kontuzjowani i poza zespołem, poza drużyną. I tak wybiera Onila i zupełnie. Więc zrobimy standard. Tak, tak. Oni mają 4 dni. 2 dni, więc nie wystąpią na pewno. Ten. Oraz tu będzie ten zawodnik. Morris i Onil schodzą. I tu wejdzie Tomara. Tu mogę Tomara wrzucić, dobra, tu mogę Tomara wrzucić. Być lepszym wyborem, chociaż jest mniej przydatny, ale lepszym wyborem z racji takiej, że on jest na pozycji ofensywnego obrońcy prawego i środkowego. Teraz przeprowadzimy odprawę. Rozmowę z drużyną, to jest faktyczne. Lepiej poznać. O, dobrze być i... No. Tak i tak. Tak zawsze robię. Przynajmniej u siebie, przepraszam bardzo. Przynajmniej u siebie tak zawsze robię. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. U siebie. Mało dobrze powiedziane, u siebie. I tak naprawdę to nie u siebie, tylko na zapisie swoim, ale też nie grałem zbyt długo, tak zrobiłem po prostu na pierwszych meczach. Ok, tutaj list jest... nie wiem, dlaczego on jest tutaj. Tu są trochę lepsi zawodnicy od niego. Są trochę lepsi zawodnicy od niego i też nie jest to wcale zawodnik taki zły, chociaż nie jest ograny i to jest jedyny chyba mankament ich wyboru. A i znowu nie sprawdziłem tych pozycji, muszę sprawdzić te pozycje. Przeciwnik. Zawsze. Przepraszam bardzo, bramkarza nie liczymy. Zawsze robię to bez bramkarza. Tutaj jakoś tak dziwnie. Zawsze i robię to w ten sposób. Bramkarza nie daje na ścisłokrycie, chociaż to też nie jest takie śmieszne, bo bramkarza można co prawda ściśle kryć, ale po co, jak to jest bramkarz jedynie tak? Jedynie w rzutach rożnych i wolnych. Znaczy, po prostu to jedynie w taktyce. W stałych fragmentach gry można to zrobić, jest to wartościowe, tak? Tam fragmentem gry to nie jest w ogóle potrzebne, tak mi się wydaje. Mogę oczywiście herezję głosić, że to jest na przykład w ogóle niepotrzebne, ale według mnie na stałych fragmentach może się przydać krycie bramkarza. Przeszkadzanie mu w ten sposób, tak? No. O to mi bardziej chodzi, przeszkadzanie mu w ten sposób, niżeli pełnoprawne krycie. Się dłużej trzymać przy piłce, czyli utrzymanie piłki włączy się automatycznie. Czy jest więcej nic? Woda, olejko, holi. Własnej bramki.
Joel Wilkinson. I mamy rzut karny. Martin został przesunięty. Przynajmniej to wyglądało. Lee Martin, czyli ten, który został faulowany. Zobaczmy, jak się prezentuje. Lee Martin jest na pierwszym miejscu. Rzuty karne, wykonywanie najlepsze. I jeszcze w tym momencie po pierwszym miejscu ma Wilkinson. Można by Wilkinsona ustawić jako wykonawcę rzutów karnych, ponieważ ma najlepsze wykonywanie i najlepsze rzuty karne z osób, które mają wykonywanie powyżej 10. Dobra, nasze wykonywanie powyżej 10 godzin. Czy ma najlepsze wykonywanie rzutów karnych? I ma po prostu dobre też nasze najlepsze wykonywanie rzutów, tak, najlepsze wykonywanie rzutów karnych i dobre wykonywanie rzutów. Nasze dobre ogólnie statystyki karnych. Drugi karny dla nas to jest śmieszne. To jest śmieszne. Sam się powiem wam szczerze śmieję. Nie wiem czemu sędzia jest tutaj na R, tak? A jednak, widzicie, jednak błąd, zmiana wykonawcy. Zmiana wykonawcy jednak była błędem. Asertywnie głęboko rozczarowany, ponieważ dość jednak 1-0 i tak naprawdę zdobyliśmy bramkę po karnym, to jest kiepskie. Nasz wejdzie za Wilkinsona, zmienimy też w taktyce jeszcze. Okay. Dobra. Chyba, że tam jest ustawione wykonawca. Znaczy tam pisało, pozwól, żeby sfaulowany zawodnik wykonywał rzut karny, to wtedy wykonuje ten zawodnik, który dostał. Został sfaulowany. Dostał szansę wykonywania rzutu karnego z racji takiej, że został sfaulowany. Nie wiem, czy takie coś można ustawić w stałych fragmentach poza rzutami karnymi, jeżeli. Mówię tutaj o rzutach wolnych. Jeżeli tak, no to. Spoko. Analiza. Praktyka. Bo muszę zmienić tego naszego. Dobra, wiem, że była ścinka, wiem, że mój głos brzmiał dziwnie, ale muszę zmienić tego naszego tutaj obrońcę. Okej, jak zwykle przyzwyczajony jestem do klikania i robi się pauza zamiast akceptuj, tak? Przyzwyczajony jestem do robienia tego w ten sposób, nie klikania tam na dół. Echmer, Gramson, De Silva, Brian. Pain i obok bramki na szczęście, obok bramki dla. Na szczęście dla nich pechowo. No i Clary został kontuzjowany, więc wejdzie za niego Ives. Ives, dobra, niech będzie tak. Chociaż tak naprawdę 1-0 nie jest złym wynikiem, chociaż mogłoby być 2-0 albo lepszy. Wynik. Przy okazji, widząc, że już jest okienko transferowe zamknięte, zamyka się, przesunąłem kwotę na transferowe. Wiem, przesunąłem kwotę transferową, znaczy przesunąłem kwotę z płac na transfery i z transferów na scouting. Mam odpuścić następnego meczu. I włączyłem. I włączyłem Europę. Nie wiem, czy pozwolą mi na to, ale włączyłem Europę do terapeuta. Tak. Okej, jeszcze konferencja prasowa i skończymy się oczywiście odcinek. Okej, mamy szóste miejsce. Kontuzja Clare. To jest to stuczenie. Teraz sprawdźmy z.
wierzy w scoutingu. Dwie rzeczy w scoutingu. Widzicie, mamy pakiet Europa, który nie jest nie ma ikony, więc nie wiem dlaczego. Co ja chciałem? Region Wyspy Brytyjskiej, więc tą kwotę możemy sobie przerzucić z powrotem z pionu scoutingu na transferowe. Bo i tak nie wyjeżdżamy poza poza Wyspy Brytyjskie. Przerzućmy to na jednak ten Championship, tak? Dorzućmy do tego jednego płatna na młodzież. Czekajcie. Zobaczmy. Teraz nie wiem. Teraz nie wiem, jak to jest z tym. Tak naprawdę, przepraszam was bardzo. Nie wiem, jak to jest z tym zrobione. Dobra. W tym miejscu skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podoba. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. My się spotkamy w kolejnych spotkaniach. To gdzieś jest. Nie będzie już Carbaco Cup, więc będzie Blackburn i Reading. Niech będzie ten Blackburn i Reading. A potem FI Cup, pierwsza runda i Southhead United. Zespół, z którym wygrałem 4-0 w lidze. Ja sobie teraz to spiszę i zrobię. I po prostu może się zabiorę za kolejne odcinki, albo zobaczę. Tak więc w tym miejscu jeszcze raz, w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podoba. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie.